Cześć, witam Was moi podróże. Dzisiaj przejdziemy się po Nowej Hucie. Zobaczymy, co tam słychać. Zobaczymy starszą część Nowej Huty. No to jedziemy, mamy piękną pogodę. Ludzi niedużo. No to ruszamy. Dobra, podjeżdżamy pod stary Kino Świt, kiedyś istniejące tutaj. Dwa wielkie kina, Świt i Światowid. Oczywiście nie wytrzymały w konkurencji z multiplexami. Zobaczcie sobie. Jakieś pozadło, godzina otwarcia, coś tam jest teraz. I oczywiście restauracja jubilatka, której już chyba nie ma, jeszcze funkcjonowała do pewnego czasu. Niestety upadła. Jedziemy dalej. Jedziemy Aleją Przyjaźni. Jesienne przedpołudnie, można powiedzieć, bardzo pięknie, urokliwie. Zjeżdżamy tak centrum Huty. Osiedla znajdujące się po prawej stronie mają nazwy centrum A, B, C, D. Nie wymyślnie, ale taki socjalizm był. Ładna pogoda. Jeździmy. My się poruszamy tylko po ścieżkach rowerowych dzisiaj. Więc zobaczycie, ile fajnych miejsc można zobaczyć z roweru. Mijamy teraz park szwedzki, tak zwany. Ratuszowy. Park szwedzki będziemy mijać później. Zatrzymamy się na chwilę. Jakby w środku alei. Zajmę sobie za ulicą. Przecinają Aleja Róż. Fajne nazwy. I teraz wam pokażę. To jest plac centralny. Na tym drugim krąbie stał kiedyś Lenin. Byśmy patrzyli teraz na niego od tyłu. Tutaj macie restaurację stylową, którą się dało obronić ze względu, że chciały tutaj się banki trynić. Restauracja działa nadal. Jest prawie od samego początku Nowej Huty. Oj nie, nowi działa. Jedziemy dalej. Dobra. Park Ratuszowy. Naprawdę pogoda się udała nam dzisiaj, jak mieliśmy podmurnie. Tak dzisiaj słonecznie. Park szwedzki. Też urobił tutaj miejsce. Huta w ogóle. Ta nowa huta stara jest przepięknie zrobiona. Koncepcja fajna. Dużo zieleni, dużo szkół było. Naprawdę piękna. O, wiewiórka przybiegła. Wjeżdżamy teraz na ścieżkę prowadzącą do parku Zalew Nowochódzki. Zobaczymy się nad zalewem. Dojeżdżamy już powoli do zalewu. Będziemy mijać stary zespół szkół mechanicznych. Mamy trochę uczniaków rozbrzydzonych. Jesteśmy nad zalewem Nowochódzkim. Zobaczcie, jakie świetne fontanny. Ale wam pokażę, objedziemy to z drugiej strony. Jest to świetna atrakcja ze względu na to, że po lewej naszej stronie, zaraz. O, zobacz. Po lewej naszej stronie jest panel, gdzie można uruchamiać te fontanny. W sezonie można wynająć kajaki, popływać sobie po zalewie. Oczywiście też jest dużo wędkarzy, starszych wędkarzy,
nagminnie przesiadują tutaj rankami. Zalew Nowochódzki jako kąpielisko się nie nadaje, jest całkowicie zdegradowany. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek da się go na tyle oczyścić. Dużo pracy zrobi się do zalewu, ze względu na to, że to jest miejsce rekreacyjne. Powstało dużo boisk, siłowni zewnętrznych, tężni, którą też zobaczymy. Idziemy dalej. Urokliwe alejki wokół zalewu. Romantyczne spacery, sam raz. Do zalewu jest parking dla samochodów, więc bez problemu można auto zostawić. Też widzimy tutaj dla psów park treningowy. Nic się nie stało. Park treningowy. Roboty tutaj sposobowe prowadzą. Zostały wprowadzone pewne nowe drabinki, uchwyty. Nieraz jak się rano jedzie, naprawdę dużo osób z tego korzysta. Dojeżdżamy do plaży, która tutaj powstała na sezon, oraz tężni, przepięknej tężni. Korzystają z niej ludzie starsi przeważnie, wiadomo. Pierwszą tężnię, którą chcieli tutaj postawić, jakiś idiota podpalił. No ale mimo wszystko na szczęście powstała. Proszę, widok z zalewu z drugiej strony. Przepiękny. Na spacery, do biegania, do joggingu. I Nowochódczanie to robią. Fontannę świetnie widać. O, przepiękna nam się trafiła pogoda. Jedziemy teraz do centrum zobaczyć. Wyjeżdżamy już do centrum. Architektura jedyna w swoim rodzaju. Oczywiście już ciągnięte w listę zabytków. Więc poszaleć nie można. Wszystko ma być zachowane. Kiedyś to wyglądało reklama na reklamie jak choinka. Większość jest pościąganych. Bardzo. A tutaj przed nami plac z rękana. Wjeżdżamy sobie. Pierwsze piękne arkady. Kultowym miejscem tak samo jest zegar Nowochódzki z taflacu centralnym. Wiele osób się pod nim spotykało. Żeby go widać było. Pod zegarem się zawsze mówiło. Oczywiście też chcieli go usunąć. Mieszkańcy się nie zgodzili. Teraz wam pokażę ten plac Regana. Co okazało się, po prawej stronie znajduje się Nowochódzki Centrum Kultury, a dalej Łąki Nowochódzki, park krajobrazowy. Wjeżdżamy na plac centralny. Niedługo sobie przejedziemy, żeby nikogo nie potrącić. Plac centralny. Przed nami na wprost stał Lenin. Znienawidzony przez wszystkich mieszkańców. Swego czasu wajpanowie podłożyli ładunek pod Lenina, aby go zniszczyć. Niestety nie udało się. Nie przewidzieli, że Lenin to jeden z wielki odlew. Urwało mu tylko nogę, a wybuch był tak potężny, że we wszystkich mieszkaniach wyleciały okna. W latach 90. dużo protestów, aż wreszcie go usunęli.
Teraz wykorzystywany ten plac jest przez młodzież na deskach. Poszaleć, podskakać. Ładnie to wygląda, naprawdę. No, żoneczka. Dobra. To tyle na razie. Dobra, będziemy powoli wyjeżdżać z Nowej Kuty. Pokażę z tej starszej części. Jest to tylko na miasto, co można tutaj zobaczyć. Oczywiście tylko częściowo wam w skrócie to pokazaliśmy. Możecie zobaczyć przepiękny klasztor w Mobile. To jest obowiązkowy punkt. Można podejść sobie na Łąki Nowochódzkie. Są tam piękne ścieżki. Można pójść na Kopiec Wandy. Naprawdę bardzo dużo atrakcji, więc zapraszamy was do Nowej Starej Kuty. Trzymajcie się do następnego razu.